Dzień dobry, panie doktorze. Na 9. Kongresie Medycyny po dyplomie Neurologia rozmawiamy z panem doktorem Jackiem Staszewskim. Panie doktorze, mikrochirurgia i farmakoterapia niebywale się rozwinęły w ostatnim okresie, ale nadal problemem dla lekarzy pozostaje leczenie małych naczyń mózgowych. Co tak naprawdę utrudnia terapię tego typu obszarów? Tak, rzeczywiście wciąż stanowi to problem, jednak trzeba zwrócić uwagę, że mimo iż póki co nie umiemy jeszcze skutecznie leczyć tej choroby, ale coraz więcej danych przemawia za tym, że możemy hamować jej progresję, hamować jej rozwój. Coraz więcej wiemy o czynnikach ryzyka choroby małych naczyń mózgowych. Mamy nadzieję, że wkrótce powstaną nowe terapie, które umożliwią skuteczne leczenie. A jakie to właśnie dane wskazują na to, że idziemy w dobrym kierunku, czy powinniśmy iść właśnie w tym kierunku? Tak, coraz więcej wiemy o etiopatogenezie choroby małych naczyń mózgowych. Wiemy, iż niewątpliwie zaangażowany w ten proces patologiczny jest dysfunkcja śródbłonka. Wiemy, iż czynnikami ryzyka tej choroby poza procesem miażdżycowym mogą być elementy przewlekłego stanu zapalnego, elementy przewlekłej infekcji, wreszcie elementy prawdopodobnie związane z złą kontrolą nadciśnienia tętniczego i elementy genetyczne związane z układem renina-angiotensyna-aldosteron. Wreszcie coraz więcej wiemy o pleiotropowym mechanizmie różnych leków, w tym hipotensyjnych oraz statyn lub leków przeciwzapalnych. I tutaj jest nadzieja na przyszłość. Najprawdopodobniej uda nam się, i trwają badania mające na celu ustalenie tych mechanizmów działania, uda nam się poznać te procesy pod kątem wprowadzenia ich do codziennej terapii. Praktyki. Panie doktorze, ale na co lekarz tak naprawdę? Bo to jest szerokie zagadnienia, wiele zagadnień pan poruszył, ale na co lekarz powinien zwrócić tutaj W tym uwagę? Momencie niewątpliwie musimy zwrócić uwagę na bardzo precyzyjną kontrolę czynników ryzyka miażdżycy, głównie nadciśnienia tętniczego, ale również eliminację sodu w diecie. Ustalono, iż nadmiar sodu powoduje bezpośredni wpływ toksyczny na barierę krew-mózg, uszkadzającą tę barierę oraz śródbłonek naczyniowy. Brak aktywności fizycznej, coś co jest prawdziwą plagą nowoczesnych społeczeństw, również powoduje niekorzystny wpływ na funkcję śródbłonka naczyniowego. Te elementy, kontrola czynników ryzyka miażdżycy, eliminacja sodu w diecie, wysiłek fizyczny, walka z patogenami jelitowymi, walka z patogenami jamy ustnej, które jak wykazano wpływają na uszkodzenie śródbłonka naczyniowego w mózgu. Jest to element naszej codziennej praktyki, który powinniśmy wprowadzać u naszych chorych. Okej. Panie doktorze, a w terapii małych naczyń mózgowych istnieje ryzyko i to bardzo poważne wystąpienie powikłań krwotocznych. Na czym głównie powinno się opierać leczenie, a czego należy w ogóle unikać? Przede wszystkim nadciśnienie tętnicze jest to bardzo istotny element ryzyka rozwoju zarówno mikrokrwawień, jak i krwotoków. Na to musimy zwrócić uwagę tak, aby u każdego pacjenta leczenie ciśnienia tętniczego było optymalne. Trwają badania nad oceną skuteczności leczenia ukierunkowanego na poprawę funkcji śródbłonka, o której zresztą pan wspomniał, naczyniowego. Na czym miałaby polegać ta nowa koncepcja terapii? Nie jest to taka bardzo nowa koncepcja, która ukierunkowana jest na poprawę funkcji śródbłonka naczyniowego. Wiemy, iż są leki, które wpływają na poprawę funkcji śródbłonka. Są to chociażby cerebrolizyna, są to inhibitory konwertazy, angiotensyny, sartany, statyny, leki, które znamy, które stosujemy. Natomiast trwają badania nad nowymi lekami, donorami tlenku azotu, lekami przeciwzapalnymi, inhibitorami metaloproteinaz, które najprawdopodobniej uszczelniają śródbłonek i mogą znaleźć w przyszłości praktyczne zastosowanie w leczeniu tej choroby. Czy to jest tylko uszczelnienie tego śródbłonka, czy one mają inne jeszcze właściwości? Poprawiają ukrwienie, wpływają na lepszą funkcję, lepszą bariery krew-mózg, na lepszą perfuzję mózgową. Czyli chronią nas przed tymi chorobami małych naczyń mózgowych. Opóźniają rozwój tej choroby. Należy pamiętać, iż jest to najczęstsza choroba naczyniowo-ośrodkowego układu nerwowego i mimo iż ma powolny początek przez wiele lat, może przebiegać zupełnie bezobjawowo lub skąpo objawowo, to jednak odległe rokowanie jest niepomyślne. Każdy element wpływający korzystnie i opóźniający rozwój tej choroby jest na wagę złota. Bądźmy w takim razie dobrej myśli. Tak Dziękuję jest. Bardzo Dziękuję za bardzo. Rozmowę. Dziękuję.